Cześć, dzisiaj opowiem Wam, jak używać łódkę Boatman Actor Plus GPS lub Boatman Actor Plus Pro. Na wstępie włączacie pilota, decydujecie, którą ręką chcecie sterować, lewą bądź prawą. Ja wybieram akurat lewą. Widzicie ten trójkącik, ruszyłem i steruję lewą ręką. Korzystanie z łódki z GPS-em należy rozpocząć od zebrania satelit, czyli włączamy w tym momencie sobie łódkę i czekamy, aż tutaj w tym rogu, zobaczcie, łódka złapała już zasięg z radiem, aż w tym rogu zbierze się 12 satelit. W międzyczasie ja będę czekał na satelity, ten proces trwa, nie wiem, około 3 do 5 minut, w zależności od tego, gdzie jesteście, czy nie ma jakichś zakłóceń, czy nie ma jakichś linii wysokiego napięcia, nie wiem, sieci komórkowych i tak dalej, nadajników. To w międzyczasie opowiem Wam, jak się otwiera komory w łódce. Możecie to zrobić otwierając komory pojedynczo lub obie naraz. Przytrzymujemy przycisk funkcyjny, klikamy joystickiem w lewo, otworzyła się jedna komora. Klikam joystickiem w prawo, trzymając przycisk funkcyjny, otworzyła się druga komora. Możemy je otwierać razem i zamykać razem. Aby zamknąć je razem, trzymamy przycisk funkcyjny, klikamy do góry. Zamknęły się dwie komory. Aby otworzyć dwie naraz, klikamy przycisk funkcyjny i przeciwnym joystickiem, niż wybraliście do sterowania, klikamy w dół. Moja łódka ma już 12 satelitów, w związku z czym mogę już położyć ją na wodę. Zamknę sobie tylko komory. Tutaj macie symbole komór. W tej chwili są zamknięte, a w tej chwili są otwarte. Widzicie? Także uchwyt hakowy. Tutaj jak otworzycie, symbol się zmienia. Jak zamykacie, symbol się zmienia. Ja zamykam komory. Korzystanie z łódki rozpoczynacie od procesu kalibracji, czyli odpłyńcie sobie w bezpieczne miejsce. Tak, żebyście nie wjechali, nie wpłynęli w zestawy, żebyście nie komuś w stanowisko nie wjechali. I odpłyńcie sobie w bezpieczne miejsce, gdzieś, nie wiem, 5-7 metrów od brzegu i przytrzymajcie haczyk. Piknie i pojawia Wam się napis calibration. Tutaj odlicza się czas. Chyba 15 sekund to trwa. A ok, łódka jest w tej chwili skalibrowana i drugą rzeczą, którą musicie koniecznie zrobić, to zaznaczyć punkt home, czyli Wasz punkt powrotu łódki do stanowiska po tym, jak wywieziecie zestawy. Robimy to w sposób następujący, przytrzymujemy flagę. Ja trochę muszę odpłynąć łódką, bo poszła mi w zestawy. Ok, teraz pokażę Wam, jak zaznaczać punkty GPS w łódce. Czyli płyniecie sobie na Wasze miejsce, jeżeli macie echosondę, to sondujecie, wiadomo, gdzieś tam sobie dopływacie. Jeżeli przytrzymacie ten joystick 5 sekund do przodu, piknie i łódka w tej chwili płynie sama. Wy tylko lewo, prawo ją sterujecie, a łódka płynie na wprost sama i ten proces trwa 1 minutę. Po minucie łódka piknie i przestanie płynąć minutę, czeka na dalsze Wasze instrukcje. W każdej chwili każdy proces możecie zatrzymać, czyli tak jak ja teraz przerwałem i autopłynięcie na wprost, cofając po prostu joystick, którym sterujecie do tyłu. Ok, jesteśmy już na jakimś punkcie, przyjmijmy, że to jest ten punkt, który mi się podoba i zobaczcie, tutaj mamy od 1 do 28 pól, zielone to są moje punkty zaznaczone, a szare to są jeszcze punkty wolne, więc ja wybrałem, że to miejsce zaznaczę sobie pod numerem 11, bo mam akurat wolne. Jak zaznaczyć to miejsce? W prosty sposób. Klikamy po prostu raz pineskę i w tej chwili łódka się pyta, czy chcemy ten punkt nazwać. Możemy sobie go nazwać. Ja na przykład jestem w tej chwili na łowisku Wojsze. Piękne łowisko, polecam Wam wszystkim. I mogę sobie napisać W o latareczką punkty. Akceptujecie te literki J, S, Z. I na przykład nazwę, że to jest Wojsze 1. Save i exit, czyli jeszcze raz klikamy
a przepraszam, klikamy pineskę. Mam zapisany punkt numer 11, Wojsze numer 1. I co dalej? Teraz należałoby wrócić do punktu home. Pokażę Wam, jak to zrobić już po GPS-ie, czyli w tej chwili wrócę po zestaw, żeby go załadować. Przytrzymujecie sobie tą strzałkę dłużej, łódka piknie, dostała komunikat go back, czyli powróć, domek zapalił się na czerwono i łódka zaczyna wracać sobie do tego home'a, którego wcześniej zaznaczyliście właśnie flagą. Tutaj odliczają się cyferki 28, 27, czyli łódka jest coraz bliżej home'a, czekamy na nią, aż wróci. Oczywiście tą operację też możecie w każdej chwili przerwać. Ja też przerwę ją, dlatego że idzie mi łódka w zestawy. W każdej chwili każdą operację cofacie po prostu joystick sterujący i przerywacie. Dobra, przyjmijmy. Wróciłem po zestawy, zapakowałem sobie zestaw, nasypałem sobie już towaru i chcę wywieźć do tego właśnie punktu numer 11. Jak to zrobić? Znowu najeżdżamy prawym joystickiem na punkt, który wybraliśmy. U mnie to będzie 11. Klikamy raz pochyloną strzałkę i w tej chwili pilot się nas pyta, czy chcemy, aby po dopłynięciu łódki do tego punktu naszego 11, czy komory mają się same otworzyć, czy komory otworzymy ręcznie. Jeżeli chcemy, aby się otworzyły, to joystickiem prawym funkcyjnym zmieniamy pozycję z N, czyli no, na Y ruchami joysticka. Patrzcie, góra, dół, lewo, prawo. Tak samo możemy wybrać, czy łódka ma automatycznie po wysypaniu wrócić do punktu home, czy nie. Robimy to domkiem, bądź możemy także zdecydować o uchwycie hakowym. Zobaczcie, klikam haczykiem, jest Y, bądź no. Po Waszym wyborze, jeżeli już wybierzecie, czy komory mają się otworzyć, czy nie, akceptujemy jeszcze raz tym przyciskiem i łódka w tej chwili płynie do punktu numer 11. Pojawiła się czerwona strzałka, że leci do punktu numer 11. Zmniejsza się odległość do tego punktu 8, 7. Jest coraz bliżej. Dopłynęła, dostaliśmy sygnał dźwiękowy, łódka do mojego punktu numer 11. Teraz jak skasować ten punkt 11? No, chcecie go usunąć po prostu, bo źle coś zaznaczyliście. Wystarczy, że przytrzymacie pineskę dłużej. Ja na to mówię pineska, niektórzy łezka. Czyli zaznaczamy klikając raz i albo opisujemy, jeżeli nie chcecie dodać opisu, jeszcze raz klikamy. 11 się zaznaczyła na zielono. Jeżeli chcemy ją usunąć, przytrzymujemy dłużej. Pytacie też często, jak zgasić światła w Aktorze Plus. Już Wam odpowiadam. Zgasicie wszystkie, czyli boczne, tylnie, przytrzymując przycisk funkcyjny i lampeczkę jednocześnie. Tak samo zapalacie z powrotem światła. Mówię tutaj o bocznych światłach, przednich i tylnych, także podczas wywożenia. Natomiast jeżeli chcecie operować przednim światełkiem, to wystarczy, że naciśniecie ten przycisk bądź puścicie. Mam nadzieję, że prosto opowiedziałem Wam. Jeżeli są jakieś pytania jeszcze, macie jakieś pytania, zapraszam Was do korespondencji z nami. Pozdrawiam.